Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Górskie Tragedie. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Dzisiaj opowiem o tym, jak lawina zrównała z ziemią dwa tatrzańskie schroniska. Zima 1956 roku w Tatrach była tragiczna w skutkach. Przede wszystkim była ona wyjątkowa zarówno pod względem ilości, jak i rozmiarów lawin. Przyczyniły się do tego wczesne i obfite opady śniegu. 20 lutego 1956 roku pracownicy schroniska na hali gąsienicowej zaalarmowali ratowników, że do schroniska nie wrócił znany warszawski architekt Michał Przerwa-Tettmajer. Mężczyzna zostawił tam swoje rzeczy. Poszukiwania trwały całą noc i kolejny dzień. Były one prowadzone w rejonie Czarnego Stawu Gąsienicowego. Na zwłoki Przerwy-Tettmajera natrafiono 6 maja. Wystawały spod śniegu. Mężczyzna zginął zasypany lawiną na szlaku z hali gąsienicowej do Czarnego Stawu pod małym kościelcem. Został pochowany na nowym cmentarzu w Zakopanem. 1 marca 1956 roku lawina, która ruszyła ze Świstówki, wciągnęła Mariana Marcinkowskiego. Był on przewodniczącym Komisji Turystyki Narciarskiej PTTK. Poszukiwania Marcinkowskiego trwały do późnej nocy i prowadzone były kolejnego dnia. Lawina, która zeszła, była dużych rozmiarów, a jej język rozciągał się do dna Doliny Roztoki. W wyprawie uczestniczyło 22 ratowników. Na zwłoki Marcinkowskiego natrafiono dopiero 1 maja. Zostały one wydobyte i zwiezione przez ratowników do Zakopanego. Lawina zniosła Marcinkowskiego blisko 300 metrów. 2 marca 1956 roku trzej żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza udali się w stronę Goryczkowej na standardowy patrol. Mieli wrócić późnym wieczorem. Kiedy nie pojawili się w wyznaczonym terminie, dowódcy wysłali drugi patrol. Gdy dotarł do Goryczkowej, zastał widok, który mroził krew w żyłach. Nie było wątpliwości. Zeszła lawina. Znajdujące się tam schroniska Polaka i Króla zostały zmiecione. Pozostało po nich kłębowisko odłamków drzew, kamieni i zwałów lodu. O 5:45 zaalarmowano schronisko na Kalatówkach oraz stację kolejki linowej na Myślenickich Turniach. Komendant Wojsk Ochrony Pogranicza zaalarmował GOPR oraz straże pożarne z Poronina i Zakopanego. Na miejsce został wysłany oddział WOP. Gdy pojawiła się informacja o tragedii na Goryczkowej, goprowcy przeszukiwali Dolinę Pięciu Stawów w poszukiwaniu zasypanego lawiną Marcinkowskiego. Przerwali akcję i ruszyli na ratunek do Goryczkowej. W przypadku lawiny spadającej na schronisko Polaka na hali Goryczkowej, jej przebieg był nietypowy. Przede wszystkim samo położenie schroniska sprawiało, że w opinii taterników uchodziło ono za całkowicie bezpieczne. Nie pamiętano, aby zagrażały mu lawiny. Niezwykły był też sam tor lawiny. Runęła ona z północno-wschodnich stoków Kondrackiego Wierchu. Co zwraca uwagę, lawina przedarła się nie najprostszą drogą, ale łukiem przez las, łamiąc drzewa, zabierając z ziemi głazy i podążała w stronę schroniska. Jej szerokość dochodziła do 60 metrów, zaś grubość do 6 metrów. W tym rejonie lawiny schodziły bardzo rzadko, jednak ich język nigdy nie znajdował się tak nisko. Była to jedna z największych, jaka zeszła dotychczas w Tatrach. Na miejsce najpierw przybyli pracownicy kolejki wraz ze sprzętem ratowniczym. Potem dołączyło do nich 5 osób z Kalatówek, w tym lekarz. W akcji ratunkowej brało udział również wielu Zakopiańczyków, którzy licznie przybyli na miejsce wypadku na wezwanie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zakopanem. Widok, jaki zastali przybyli na miejsce ratownicy, był potworny. Na miejscu ujrzeli ogromne góry śniegu, głazów i połamanych świerków. Lawina przeszła trasą FIS-2, przecięła las, zmiotła pierwsze schronisko i dotarła do drugiego. Schronisko zepchnęła z fundamentów, przewróciła na bok i roztrzaskała. W czasie, kiedy zeszła lawina, schronisko Króla było puste, zaś w schronisku Polaka znajdowało się 5 osób. Dwójka z nich to prowadzący to miejsce, Władysław Gąsienica-Marcinowski oraz jego żona Zofia Zestopów.
Trzy kolejne osoby to odbywający służbę wojskową w WOP Tadeusz Rutkowski, Eugeniusz Żerański i Józef Tomiński. W ciągu kilku godzin od rozpoczęcia akcji ratowniczej na miejscu pracowało ponad 500 osób. O 10 rano odkopano zwłoki Zofii Marcinowskiej, a w południe jej męża. Do ciał żołnierzy dotarto w godzinach popołudniowych. Była to największa, dotychczas nienotowana katastrofa lawinowa w Tatrach. Oszacowano, że lawina zeszła między 20 a 22. Wieczorem Zofia była widziana w Kuźnicach. Z plecakiem pełnym prowiantu podążała w stronę Goryczkowej. Katastrofa nie mogła wydarzyć się później, ponieważ wszystkie wydobyte ofiary były ubrane, czyli w chwili, gdy zeszła lawina, nie spały. Małżeństwo było dzierżawcami schroniska. Zofia była słynną narciarką, wielokrotną mistrzynią Polski i zwyciężczynią międzynarodowych zawodów. Należała do sekcji narciarskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W chwili śmierci miała 46 lat. Władysław Marcinowski był ratownikiem górskim i doskonałym narciarzem. W chwili śmierci miał 43 lata. Osierocili kilkuletnią córkę. Na cześć gospodarzy schroniska żleb, który opada z Kondratowego Wierchu, został nazwany Żlebem Marcinowskich. Oba zniszczone schroniska były prywatne. Plany wybudowania w Dolinie Goryczkowej schroniska murowanego pojawiły się w 1912 roku, a pomysłodawcą tego projektu był Henryk Bednarski. Niestety nie udało się dojść do porozumienia z właścicielami gruntów i pomysł nie został zrealizowany. W roku 1921 z inicjatywy sekcji narciarskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Zakopanem przygotowano kolejny projekt wybudowania schroniska turystycznego w hali goryczkowej. Ostatecznie i ten projekt nie został zrealizowany. Tym razem wynikało to z tego, że rozpoczęła się budowa schroniska na hali gąsienicowej. Do pomysłu stworzenia schroniska w tej lokalizacji powrócono w 1935 roku. Wtedy to były wójt Murzazichla, Jan Polak, wybudował niewielkie prywatne schronisko. Było ono zlokalizowane na polanie Niżna Goryczkowa Rówień. Przez lata schronisko było nazywane schroniskiem u Polaka. Budynek był drewniany w stylu zakopiańskim, o wymiarach 12,5 na 10,5 metra. Znajdowało się w nim 10 miejsc noclegowych. Składał się z piwnicy, parteru i poddasza. W piwnicy była narciarnia i magazyn. Na piętrze mieściły się jadalnia, kuchnia, dwie toalety i umywalka. Na poddaszu znajdowały się dwie sypialnie i pokój gospodarczy. W czasie wojny schronisko zwykle było zamknięte. Wiadomo, że odbył się tam obóz Hitlerjugend, który miał za zadanie przygotować niemiecką młodzież do życia w spartańskich warunkach. W 1947 roku budynek był stacją turystyczną Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Później opiekę nad nim sprawował Władysław Gąsienica-Marcinowski. Według jednych źródeł dzierżawił ten budynek, według innych odkupił go od Polaka. Pewne jest, że schronisko było otwarte zimą, zaś patronat nad nim objęła sekcja narciarska klubu sportowego Wisła w Zakopanem. W tym czasie posiadało 20 miejsc noclegowych. Obok schroniska znajdował się budynek gospodarczy. Lawina, która zeszła w 1956 roku, zniszczyła również drugie schronisko, znajdujące się u północno-wschodnich podnóży Kondratowego Wierchu. Wcześniej były tam szopy oraz szałasy. Rozwój turystyki sprawił, że jeden z szałasów przebudowano na prymitywne schronisko króla. Oba zrównane z ziemią schroniska nie zostały odbudowane. Po wypadku na hali goryczkowej na schroniskach powiewały żółte flagi, sygnalizujące lawiny. Z powodu pogarszających się warunków PTTK ewakuowało schronisko na Kondratowej. Z kolei w schronisku Morskie Oko przebywało tylko 11 turystów i nie wychodzili oni poza jego teren. Dotarcie do schroniska było trudne z uwagi na lawinę, jaka zeszła ze żlebu spod opalonego. Tym samym odcięła szosę, która łączyła Morskie Oko z Zakopanem. W tym czasie Morskie Oko było uznawane za miejsce wyjątkowo niebezpieczne, a przy trasie ustawiono tablice ostrzegawcze. Znacznie mniej turystów było też na hali gąsienicowej. Było to spowodowane m.in. tym, że GOPR i PTTK zabroniły zjazdu do Kuźnic nartostradą. Silne wiatry wstrzymały kolejkę na Kasprowy Wierch. Było to dobre posunięcie, ale wszystkie działania miały jedynie doraźny charakter.
W tym czasie kierownik zakopiańskiego GOPR, Tadeusz Pawłowski, postulował budowę murów przeciwlawinowych przy schroniskach. Podobne rozwiązania stosowano m.in. w Alpach. Co ważne, mury nie zatrzymywały lawiny, ale rozbijały ją na kilka mniejszych. Zimą 1956 roku śmierć poniosły jeszcze dwie osoby. 12 kwietnia zginęło dwóch znanych polskich taterników – Henryk Czarnocki i Tadeusz Strumiło. Brali oni udział w wyprawie organizowanej przez sekcję alpinizmu. Lawina porwała ich w drodze na Mięguszowiecki Szczyt Pośredni. Czarnocki został odkopany w ciągu 2 godzin, zaś Strumiłę po 5 godzinach odnalazła horska służba, która przybyła z sondami lawinowymi. Zwłoki obu taterników zostały przeniesione na Łysą Polanę, a następnie zwiezione do kostnicy w Zakopanem. W 1956 roku ogromna lawina zeszła też w Dolinie Rybiego Potoku, w Dolinie Kamienistej, Koprowej i Cichej. We wszystkich tych miejscach albo lawiny dawno nie schodziły, albo też nigdy nie osiągały takich rozmiarów. Zastanawiam się, czy tych tragedii można było uniknąć. Najprawdopodobniej nie. W przypadku Goryczkowej trasy lawiny nie dało się przewidzieć. Oba schroniska nie były zabezpieczone przed lawinami. Innych wypadków być może udałoby się uniknąć. Zabrakło rozwagi. Faktem jest, że w ciągu zaledwie 2 tygodni śmierć poniosło 7 osób, a kilka tygodni później zginęły kolejne 2. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tej tragicznej zimie 1956 roku. Dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których m.in. korzystałam. Jeśli wiecie coś więcej o tych wydarzeniach, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Górskie Tragedie.